wielkimi krokami zbliża się polska walka stulecia, Dawid Głota. Kto wygra? Kto wygra? Jeszcze niedawno myślałem, że zdecydowanym faworytem dla mnie był jednak Tomek, ale na dzień dzisiejszy uważam, że walka będzie bardzo trudna dla jednego i drugiego. Będzie wyrównana, może z małym skazaniem na Gołotę, ale wygra Tomek. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś jednym z nielicznych, którzy widzą szansę Andrzeja? Jednak zdecydowana większość tutaj widzi Adamka. Panowie, powiem szczerze, niedawno tak myślałem, ale obejrzałem walki Andrzeja. Ostatnio nawet z Austinem. Andrzej ma charakter. Tutaj w tej walce z Tomkiem na pewno psychicznie będzie zupełnie inaczej. Podbudowany będzie, bym powiedział. Dlaczego? Dlatego, że się znają. To jest troszeczkę inaczej. Ta psychika jego nie będzie zrujnowana. Andrzej jest może i trochę wściekły na niego, dlatego uważam, że tutaj w samej walce będzie lepszy Andrzej, ale wygra tam, tak jak powiedziałem. A Andrzej na pewno bardzo ambicjonalnie do tego podejdzie. On znany jest z charakteru swojego. Ja też mam taki charakter i trzymam tutaj kciuki za czysty boks, oczywiście. Nie wygra lepszy.